Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już przeszłość. Udało się zebrać około 100 tysięcy złotych, lecz akcja pokazała, że nie tylko zbiórka funduszy mieszkańcom Włodzisławia wychodzi wzorowo. Potrafią również świetnie pokazać swoje pasje, a jeśli uda się przy tym nakłonić kogoś do wrzucenia kilku groszy do puszki, to już prawdziwy sukces. Na rynku przekonywali pasjonaci militariów. Przekonywali skutecznie, choć całkowicie pokojowo. Kamizelka taktyczna, radio, jakie używamy podczas ćwiczeń, hełm, racja żywnościowa, no i... Koledzy noszą na sobie troszeczkę ekwipunku używanego na szkoleniach. Na rynku było całkiem spokojnie, w porównaniu z tym, co dla wszystkich przyjezdnych mieszkańców zaserwowano tuż nieopodal dworca PKS. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zmaganie się ze zbyt wielką mocą silnika, w rzeczywistości jest sztuką driftu, czyli pokonywania zakrętów z maksymalnym uślizgiem tylnych kół. Emocje w całym ciele, jak to mówimy. Jest dużo adrenaliny? Dużo adrenaliny. Chce pan spróbować? Nie, ale może kamerzysta się przejedzie? Nie ma problemu, jak najbardziej, zapraszam. Super. Chwila pauzy, schodzimy. To jest właśnie to. Dokładnie. On to robi celowo po prostu, żeby nas zagłuszyć, prawda? Nie uda mu się. Udało mu się, co chyba ważniejsze, przyciągnąć całkiem spory tłum ludzi. Okazało się nawet, że popisy drifterów to strzał w dziesiątkę. Postanowiono więc, że impreza zagości w Włodzisławiu na stałe. Parking naprzeciw dworca stanie się areną treningu najlepszych drifterów na Śląsku. Zgadza się, wypaliło na tyle dobrze, że powstał pomysł, aby kontynuować to w naszym mieście. W związku z tym po rozmowie z drifterami, bo to oni jeżdżą, ja jako jeden z inicjatorów akcji Włodzisław tu kupuj, w związku z tym, że zobligowałem się do robienia imprez, uznałem, że to jest dobry pomysł. 2,5 litra to było. I to tylko? Tylko. Dobra, jakie modyfikacje przeszedł samochód? No jest większe turbo niż seryjne, wtryski, komputer, także takie podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić. Długo już driftujesz? 3 rok. Miasto wspomogło nas tym, że ten parking będzie uprzątnięty po imprezie. Ściągamy nagłośnienie z WCK, DJ z okolicznych lokali i będziemy przygrywać, a widzowie, mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak trenują profesjonalni drifterzy. To bez wątpienia spora dawka adrenaliny, nie tylko dla kierowców, którzy sztuki pokonywania zakrętów bokiem muszą uczyć się całymi latami, ale także widzów. O tych bardziej spokojnych też pomyślano. Dla nich atrakcje czekać będą w innej części miasta. Pomyśleliśmy, że dobrze by było, jeżeli już mamy trenować raz w miesiącu, to żeby to była niedziela, ta sama niedziela, w której w Włodzisławiu odbywa się jarmark staroci. On jest na rynku, to jest 100 metrów od byłego WPK, więc my możemy nagłaśniać imprezę, że zapraszamy na jarmark staroci, a na jarmarku staroci mogą przekierowywać na naszą imprezę drifterską, a w następnej edycji w marcu planujemy zrobić wspólną ulotkę i wtedy informować wszystkich, że taka niedziela w Włodzisławiu jest i można przyjechać i duży i mały. Imprezy zaplanowane są na pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Cykl rozpocznie się 5 lutego od godziny 9 rano. Ulica Konwaliowa w dzielnicy Zawada. Jest rzeczywiście tak samo urocza, jak wskazuje na to jej nazwa. Niestety ma jeden minus. Jest po prostu zniszczona. Nawierzchnia wymaga wymiany. To będzie odcinek prawie 800 metrów od szkoły podstawowej aż do włączenia w ulicę Młodzieżową. Zdecydowaliśmy, że nie będzie tam wykonywane to w częściach, lecz zostanie wykonany remont całościowy. Całościowa wymiana nawierzchni, wymiana i zabudowa krawężników na nowych odcinkach, żeby zlikwidować problemy związane z zalewaniem posesji, które tam występowały. A posesje są tu nie byle jakie. Dokładnie pod numerem 4. Znajduje się zespół szkolno-przedszkolny numer 1. Nic więc dziwnego, że ulicę trzeba wyremontować. Jest to inwestycja, na którą przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych. Podpisaliśmy już umowę, czas realizacji do końca czerwca. Bardzo się cieszymy, że w tej dzielnicy Włodzisławia zostanie wykonana tutaj konkretna robota i na pewno z widocznym efektem dla całej dzielnicy. Dzielnicy, która jest niezwykle urokliwym zakątkiem Włodzisławia, oddalonym raptem tylko kilka kilometrów od ścisłego centrum, ale za to świetnie skomunikowanym. A teraz szybka zmiana miejsca. Oto osiedle Dąbrówki. Z Zawadą łączy go oczywiście to, że jest częścią Włodzisławia oraz to, że jest to miejsce wyjątkowo piękne. Osiedle jest architektoniczną perełką, a jedyną skazą, tak samo jak w Zawadzie, są drogi. Lecz i tu szykują się zmiany. Budowa miejsc postojowych, będzie ich 10 wraz z drogą dojazdową wokół tego bloku. Rozwiązuje to problemy komunikacyjne tego osiedla, ponieważ w sąsiedztwie tego bloku i bloku numer 15 przebiega droga, która komunikuje dalej osiedle domków jednorodzinnych. No tutaj wielokrotnie były skargi i wnioski mieszkańców o rozwiązanie zarówno tego problemu związanego z ruchem, jak i zapewnienia dodatkowych miejsc postojowych.
Koszt budowy infrastruktury drogowej oraz miejsc parkingowych nie powali wodzisławskiego budżetu na kolana. To kwota 72 tysięcy złotych. Przed nami ferie, zimowy odpoczynek, który warto zagospodarować jak najlepiej. Aby nie zostać w domu i nie spędzać tego czasu na nudzie i bezowocnym oglądaniu telewizji, warto zainteresować się ofertą kilku miejskich instytucji, które właśnie na zimową przerwę w szkolnych obowiązkach przygotowały specjalną ofertę. Zacznijmy od muzeum. Już 1 lutego zaczynamy kolejne zajęcia z cyklu Ucząc, Bawiąc, czyli środowe spotkania z historią. Tym razem będziemy zastanawiać się, jak zmieniał się Wodzisław na przestrzeni wieków. Będziemy oglądać kolejne właśnie obrazy, krajobrazy właśnie z samego Wodzisławia i jego okolic. Organizatorzy są powściągliwi i nie chcą zdradzać wszystkich szczegółów przygotowywanych przez siebie atrakcji. Chcą zaskoczyć dzieci miłą niespodzianką, a jeśli już o nich mowa, wystarczy przejść zaledwie kilka kroków dalej, aby dojść do biblioteki, która również na ferie przygotowała program specjalny. Zapraszamy wszystkich już pierwszego dnia ferii o godzinie 11:00. Wypożyczalni dla dzieci ruszają ferie w bibliotece. Zapraszamy wszystkich od 6 roku życia, myślę, że do 13. Pierwszy tydzień upłynie pod hasłem biblioteczne Euro 2012. Myślę, że to będzie ciekawy zestaw całego cyklu imprez. Zadanie, jakie spocznie na barkach milusińskich, będzie proste, ale jednocześnie pozwoli im się wykazać pomysłowością. Trzeba będzie namalować plakat i to wcale nie małych rozmiarów. Do zrobienia będzie również piłka, a do obejrzenia makiety stadionów. Tyle tydzień numer jeden. Drugi tydzień ferii w naszej głównej bibliotece to zajęcia plastyczno-muzyczne, prowadzone przez dział muzyczny, i każda filia zlokalizowana w różnych dzielnicach naszego miasta, od Wilch do Zawady, przygotowała również jakieś ciekawostki, także zapraszamy wszystkich, którzy nie mieszkają tylko tutaj w centrum miasta, ale mieszkają w różnych dzielnicach miasta, do naszej biblioteki. Zajęcia są bezpłatne, wstęp jest wolny. Należy się jednak wcześniej zapisać, tylko dlatego, że organizatorzy chcą dokładnie wiedzieć, ile muszą przygotować posiłków czy słodyczy. Jeśli już przy strawie tej cielesnej jesteśmy, tą bardziej kaloryczną, trzeba gdzieś spalić. A gdzie lepiej to zrobić niż na świeżym powietrzu? O to już zadbał wodzisławski MOSiR. Tradycyjnie już w czasie ferii zimowych udostępniamy basen w godzinach dopołudniowych. Po bardzo preferencyjnej stawce finansowej, czyli złoty 50 zł za jedną godzinę, więc dla dzieci to jest bardzo atrakcyjna rzecz. Do godziny 14 śmiało mogą przychodzić na basen. Basen jest w tej chwili praktycznie odnowiony, częściowo wyremontowany, więc tym bardziej zapraszam na osiedle 1 maja. Pływanie to sport, który aktywizuje niemalże każdy mięsień naszego ciała, więc do poprawy kondycji nadaje się doskonale. Ale jeśli ktoś mimo tego zdecyduje, że chce swój wolny czas spędzić na uprawianiu dyscypliny sportu nieco bardziej zespołowej, ma taką możliwość. Długo już tutaj jeździsz na łyżwach? Nie. Od jak dawna? Miesiąc. Jaki skutek? Już umiesz? No. Dużo dzieciaków? Bardzo dużo. Na godzinę 15 przeważnie mamy około od 50 do 70 osób. Jest fajnie. Fajnie się jedzie. Jest tutaj bardzo fajnie. Lubię pana Zbyszka, bo mi ciągle zapina buty. Jeszcze lubię pana Piotra. No i to jest wszystko. Właśnie przed nami ferie, już od przyszłego tygodnia jakieś specjalne atrakcje? W poniedziałek wiem, że będą zawody o godzinie 10 dla dzieciaczków tutaj na tym lodowisku. Jak ci się jeździ na łyżwach? Fajnie. Co ci sprawia największą trudność? Skakanie do tyłu. Skakanie do tyłu? Ty już się uczysz takich trudnych i wymagających rzeczy. Od jak dawno jeździsz na łyżwach? Od pierwszej dzisiaj. Bo dopiero teraz przyszłem i teraz będę wchodził na lodowisko. Lubisz jeździć na łyżwach? Tak, bardzo lubię jeździć. Jak dawno jeździsz? Nie wiem, od kilku lat. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizować będzie turnieje w halowej piłce nożnej oraz zupełnie inne, przy których kaprysy pogody mają bardzo duże znaczenie. Ale również będzie turniej, to wszystko trochę zależy od aury. Rok temu nie udało się, zimy też niestety nie było, pod nazwą Biała Piłka, więc potrzebny jest śnieg do białej piłki, więc jak spadnie go na tyle, że będzie to taki ciekawy turniej, atrakcyjny w sensie takim, że rozgrywany właśnie na śniegu, który będzie utrudniał młodym piłkarzom zmagania z piłką.
Dla tych, którzy nie mają ochoty na zajęcia sportowe, a są ciekawi dalekiego świata, specjalną ofertę przygotowało Włodzisławskie Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie do Włodzisławskiego Centrum Kultury na ferie pod tytułem Halo Tokio, Halo Japonia. Zapraszamy na warsztaty plastyczne, na których dzieci nauczą się robić mangę, flagę japońską, kwitnącą wiśnię, origami oraz elementy stroju japońskiego, które przydadzą nam się na balikach. Baliki mamy dwa, jedne dla najmłodszych, drugi balik dla dzieci troszkę starszych w restauracji Bonsai z ciekawymi atrakcjami. Warto się dobrze zastanowić, gdzie spędzić ferie, tym bardziej, że do ich rozpoczęcia pozostało już tylko kilka dni. Październikowe obrady sesji Rady Miasta Włodzisławia Śląskiego przyniosły ciekawe zmiany. Jedna z podjętych uchwał wprowadza w życie Złotego Wawrzyna. To nagroda, którą przyznaje prezydent miasta na wniosek kapituły. Na razie nie wiemy jeszcze, kto ją dostanie. Nie wiemy nawet, jakie są przypuszczenia, ponieważ to pierwsza edycja. Można już składać wnioski. Wystarczy tylko wypełnić stosowną deklarację. Od 1 stycznia w biurze obsługi klienta naszego urzędu można składać wnioski o nadanie nagrody Złoty Wawrzyn. Wnioski te są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także w biurze obsługi klienta. Wnioski będzie można składać do 31 maja, następnie zbierze się kapituła nagrody i ona będzie decydowała, komu nagroda się należy. Nie każdy może taki wniosek złożyć. Regulamin jest tu wyjątkowo precyzyjny. Mogą to zrobić jedynie przewodniczący Rady Miejskiej, komisje Rady, prezydent, organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto Włodzisław Śląski oraz co najmniej 100 mieszkańców miasta. W ostatnim przypadku liczba podpisów pod zgłoszeniem nie może być mniejsza. Ten rok będzie pierwszym, kiedy nagroda Złotego Wawrzyna trafi do osób, które cechują jakieś wybitne osiągnięcia dla Włodzisławia Śląskiego. Przyznawana będzie w 6 kategoriach: gospodarki, nauki, kultury, sportu, działalności społecznej oraz ochrony zdrowia i, co szczególnie interesujące, nie będzie się z nią wiązała jakakolwiek gratyfikacja finansowa. Nagroda ma charakter prestiżowy i będzie wręczana w formie statuetki, dyplomu oraz specjalnej wpinki. Uroczystość, na której wręczany będzie Złoty Wawrzyn, zaplanowano na dzień 10 sierpnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy imieniny obchodzi patron Włodzisławia.